Przegląd prasy numer 12. Tak! I tym muzycznym akcentem, jakże przepięknym, możecie to sobie ustawić na dzwonek telefonu, rozpoczynamy nasz okrągły 12 niekulturalny przegląd prasy ze wspaniałego miejsca. Gdzie jesteśmy, Agusiu? Jesteśmy w studio MyArt, ale o tym myślę, że zaraz powiem sam Marek Majewski. Marek Majewski, właściciel studia, ma do Was parę zdań. Witam Was serdecznie, Marek Majewski. Witam Was w moim MyArt Studio. Miejscu, podobno, gdzie podobno nie tylko właściciel czuje się jak w domu. Studio budowałem własnymi rękami przy pomocy moich przyjaciół. Jest to miejsce, w którym tak naprawdę rodzą się wszelkiego rodzaju pomysły i staram się stworzyć atmosferę i warunki do tego, aby pracowali nie tylko amatorzy, ale też nie tylko zawodowcy. Wiadomo, w dwie strony. Więc w pełni przygotowane studio nagrań. Jestem bardzo wdzięczny Lubartyskiemu Ośrodkowi Kultury i dyrektorowi Adamowi Kościeńczukowi, który zechciał przyjść do mnie do studia i rozpocząć współpracę, nagrywając swój, jak to było, Adaś, niekulturalny przegląd prasy? Po prostu przegląd prasy, tak, właśnie. Chociaż oni to nazywają niekulturalnym, nie wiem dlaczego w ogóle. W związku z tym, że rozpoczęliśmy współpracę i w związku z tym, że się pojawili u mnie, pojawiłem się też ja w tym właśnie odcinku przeglądu prasy. Zapraszam serdecznie, jeśli macie ochotę skorzystać z porad albo z rejestracji jakiegoś materiału, niekoniecznie wokalno-instrumentalnego, ale też jeśli jesteś lektorem, czy potrzebujesz innego źródła nagrania, po prostu w innego miejsca, to jest chyba doskonałe miejsce do tego, żeby właśnie to zrobić. No cóż, myślę, że tyle słowem wtrącenia w niekulturalny przegląd prasy i bardzo miło było mówić do Was. Pozdrawiam serdecznie. I to był Marek Majewski. Bardzo mu dziękujemy za gościnę, że możemy tutaj przebywać w tym wspaniałym miejscu, otoczeniu różnymi dźwiękami, nutami, efektami oraz wspaniałą kawą. Znaczy oparami tej kawy. Aż dźwięki się same wydają. Dźwięki się same wydają. Odkrywamy swoje nowe talenty. A propos talentów, przejdziemy po prostu może już do przeglądu pracy. Wystarczy tego za długiego wstępu, ale tym razem naprawdę będę mierzył czas i musimy się zmieścić w 20 minutach. Czas start. I będzie taki gong. Gong. Co mamy? Ja mam dzisiaj 100 lat, dobry tydzień, a na deser Newsweek z dodatkiem zielony. 100 lat? Rady. A, 100 rad. 100 Ale rad. Ty masz coś specjalnego. Tak, moja szanowna współprowadząca wybrała mi taką oto, takie oto czasopismo Wróżka. Wróżka Zębuszka. Sama okładka jakby zapowiada to, co może być tam w środku. Przytoczę tylko niektóre z nich. Bakterie, które dadzą Ci szczęście, erotyczne sny, szepty Twojej duszy. Wchodząc na te pierwsze strony tego magazynu, to mamy właśnie prawda? Fantastyczne sny erotyczne. Natomiast, Szanowni Państwo, oglądają nas dzieci, więc o pewnych rzeczach mówić nie możemy. Natomiast, jeśli macie ochotę, a myślę, że powinniście mieć, numer 9 Wróżki Zębuszki. Że myślałam, że coś powiesz. Nie, poczekaj, idę dalej. No to na razie tyle. Bo tam było coś ciekawego o jakimś mchu? Coś mówisz? A nie, to mech to później będzie. A, mech na koniec. Dobrze. To przejdźmy do 100 rad, czyli super poradnik dla kobiet 50+, ale mi się strasznie spodobał. I myślę, że to nie tylko dla 50+. W najbliższych dniach 24 kwietnia, dzień lekarzy weterynarii, 28 kwietnia, dzień sera Camembert. A on najlepiej smakuje z żurawiną. Lekarze weterynarii. Tak. Agnieszka, nie wiem czy wiecie, uczyła się zoologii. Zootechniki. Zootechniki, a nie mówię? No to tak. Czyli to twoje święto w sumie. Mogę świętować, czyli za 2 dni. Kochasz zwierzęta? Bardzo. A propos kochać, ale mamy przejście. Skąd to serce? Mowa oczywiście o kształcie serca.
jakby przyjęło się to, że serce, w sensie, że ten organ, który mamy w środku, natomiast on nie wygląda jak to serce, wiecie, takie malowane jak zawsze na laurkach, wygląda jak pięść. Natomiast mam dla Ciebie taką poradę. Na razie odłóż gazetkę. Zaciśnij obie dłonie w pięści i przyłóż do siebie tak, by stykały się małymi palcami. A teraz przyjrzyj się, jaki powstał kształt. Może nie tak idealny jak na walentynkowej pocztówce, ale niewątpliwie widzimy serce. Że jak? Tak? A nie, myślałem, że tak. A, że tak? No, i co jest? Każdy może przytykać inaczej. No, no teraz jest. Troszkę jest, widzicie? Czego się uczycie w przyglądzie prasy? A tak w ogóle, według legendy Apollo zesłał w nadmorski rejon Cyrenajki obfity kilkudniowy deszcz, a wkrótce potem zakiełkowała tam niezwykła roślina Sylfion, po łacinie Sylfium. Wyglądem przypominał skrzyżowanie selera naciowego z koperkiem i chodzi o to, że też przypominał serduszko. I to... Selera naciowego z koperkiem? Tak. Takie mało romantyczne. Znaczy ogólnie historia jest bardzo ciekawa, ale bardzo długa. Nie mam czasu przytaczać. Strona numer 12. Wróżki Zębuszki. Zgubiłeś coś kiedyś? No, wiele razy. A widzisz, na przykład w Płocku zrobili galerię, jest na świeżym powietrzu. Wyglądem przypomina taki obraz, a w środku są rękawiczki. I każdy, kto zgubił rękawiczkę, może tam włożyć i odnaleźć swoją zgubę. Niestety będę monotematyczny, ale taka gazeta. Naturalni kochankowie. Temat jest o warunkach naturalnych przyrody, które sprzyjają miłość. A, czyli tak. Tutaj będzie ten mech. Tu go... I powiem tylko tak. Tu będzie mech. Przeczytajcie. Przeczytajcie koniecznie. Kuskus, lubisz kuskus? Tak, lubię kuskus. To musisz przestać lubić kuskus, bo to jest zwierzątko. Jest zagrożony wymarciem. To jest kuskus. Kuskus niedźwiedzi żyje tylko na wyspie Celebes, a poza nią w 4 ogrodach zoologicznych na świecie, ale tylko we Wrocławskim rodzą się młode. Właśnie 4 wylazło z matczynej torby. Czy oni mogą po prostu napisać, że się urodziło? Czyli musimy pojechać do Wrocławia, żeby zobaczyć kuskusa. Tak. Okej. Okay. Chciałam przejść naturalnie, bo tam jest naturalnie, no ale mi się nie udało. W każdym razie teraz kwitną leszczyna i pączki leszczyny są dobre na infekcje i zbicie gorączki, także zbierajcie i zaparzajcie. Wiszące żółte kotki. Ciągle o zwierzętach. O, wiem, miałam Cię spytać. A no. Włosy Ci wypadają? Nie, nic mi nie swędzi i nic mi nie wypada. No dobrze, jakby Ci włosy wypadały, to rzeżucha jest dobra na porost. Chyba na porost. Albo na wypadanie. Z moim przyjacielem Grzegorzem O w przedszkolu jedliśmy rzeżuchę. I myśleliśmy, dlatego? I myśleliśmy, że dawała nam moc. I widzisz, w jakim miejscu jest. A Grzegorz ma włosy dalej? No ma, no ma no chyba. To ty no. Chyba tam od rzeżuchy. No to na pewno. Czekaj, wybiłaś mi z rytmu. Rozkojarzyłeś się włosami. Tak. Czekaj. Bo oczywiście nie czytaliśmy tych gazet wcześniej, bo nie było na to czasu, więc lecimy po prostu. O, wiem, co jest fajne tutaj. Ja mam balkon w kwiatach i od kwietnia do października to jest idealny moment, żeby zadbać o nasze miejsce relaksu. Bo w sumie, jeśli macie balkony, no to wiadomo, że tam fajnie spędzić czas. Jest taka ściągawka do wycięcia i do zachowania, jakie kwiatki, gdzie sadzić, kiedy, czym nawozić, czy nawozić. Oho, a to jest ważna ściągawka. Ale... Ponieważ na razie 27 kwietnia coś ogłosimy, coś niezwykłego, będzie naprawdę super. Mało tego, informacja pojawi się w internecie, w prasie, a także na bardzo dużym billboardzie, prawie w centrum miasta. Już się nie możemy doczekać, ale więcej nie zdradzimy. No nie, ale tu jest ściągawka, także możecie podejrzeć, przyda wam się. Święci na dystans. Człowiek to zwierzę stadne, do szczęścia potrzebuje towarzystwa. Przekonaliśmy się o tym boleśnie podczas lockdownów. Jednak historia zna przypadki ludzi, którzy uciekali przed bliźnimi jak przed zarazą. I taki święty Paweł Steb, nastolatek z bogatej rzymskiej rodziny, uciekł na pustynię tylko na trochę, jak mówił. Został tam 98 lat. I takich historii jest 90... Co? Jak nastolatek, no to mógł żyć ponad 100 pewnie. Czyli pustynia to służy, tak? O, już wiemy. Miał 18 lat, kiedy poszedł tam sobie. To ładnie. Może zwrócił uwagę na swój indeks glikemiczny, czyli na to, co jadł, ponieważ powinniśmy na to zwracać uwagę. Mhm. Wiesz, co to jest indeks glikemiczny? Nie mam pojęcia. Dlatego tak wygląda.
To jest wartość, która pokazuje, jak szybko rośnie nam poziom cukru we krwi po zjedzeniu danego produktu. I na przykład młode warzywa mają niższy indeks niż starsze, więc je powinniśmy wybierać tak samo jak niedojrzałe owoce. Warzywa do sałatek czy zup powinniśmy kroić na duże kawałki. Warzywa i owoce jeść nieobrane. Lepiej zjeść letni posiłek niż bardzo ciepły czy gorący. A więcej to zobaczycie tutaj i różne przepisy w tym numerze. Nie zgadniecie, co jest na stronie 59. Oczywiście dalej o miłości, o tych sprawach damsko-męskich. Lubczyk. O. Przypraw lubczykiem posiłek, by on zwrócił na ciebie uwagę. Zaczniesz roztaczać miłosne fluidy, które będą go nęcić. A jeśli zechcesz zażegnać kłótnię i przywrócić blask zakurzonej miłości, to razem jedźcie potrawę z lubczykiem. Czyli do rosołu w niedzielę dużo lubczyku. I później cały tydzień to będzie. Słyszałeś, kolego? Do lubczyku też możecie dodać do szparagowej zupy krem z czosnkiem na przykład. A co z tym czosnkiem? Ty coś mówiłeś ostatnio. Że lubię. A, to jedzcie czosnek, bo jest zdrowy. A propos, jeśli bakterie w naszych jelitach będą szczęśliwe, to my z nimi także. Super, to ja przechodzę do dobrego tygodnia. Edycie Górniak kamień spadł z serca. A cóż się okazało? Bo jej syn, w ogóle wiesz, jej syn ma lat? Ten Alan taki, co to kiedyś tak głośno... 18 pewnie. No właśnie 17 już ma. I planował udział w zawodach MMA. Mhm. I ta niebezpieczna pasja spędzała pani Edycie sen z powiek, ale sen się już rozmyślił i nie będzie walczył. Może będzie śpiewał, a może pójdzie do wojska. Tu też jest coś... Chciałam zmienić w końcu temat, no ile można, ile... Wspaniałe czucie, no ale bez przesady. Mamy ogromny horoskop i nadal nie wiemy, czy horoskop przeczytać. Słuchaj. Co wymyśliłeś? Tak, wóz. Baran. Baran? No. A znasz jakiegoś barana? Nie wiem. Czekaj. Czekaj, baran. Ale nie patrz się tak na mnie. Nie, ty jesteś strzelec. A baran. A nie, dobra, tu nie ma barana. Jak nie ma barana? Nie ma barana. Musi być jakiś, baran. Jakiś zwolnięty ten horoskop. No musi. On a jest, dobra, baran. Odważnie stawisz czoła każdemu wyzwaniu. Będziesz oparciem dla rodziny i postrachem dla wrogów. Niebo nad tobą. Mars pobudzi cię do działania, ale pozbawić może wszelkich hamulców. Merkury doda twojemu myśleniu jasności, klarowności i bystrości. Wenus w sekstylu nie pozwoli się zbyt długo martwić. Okej. Okay. Czyli Mars może pozbawić ciebie wszelkich hamulców. To zapraszamy do kontaktu wszystkich. Po przeczytaniu tej wróżki to... Będzie nigdy nie będę tak mądry jak po przeczytaniu wróżki. Jest, ale już koniec. Już? Tak, koniec. Ciekawie było. Nie, Jacek Rozenek, kojarzysz tego aktora? No, coś kojarzę. Ma za sobą ciężkie chwile, chorobą, nie mógł poświęcić się synom, teraz nadrabiają czas, ale co podkreśla? Co ma znaczenie, to stosunek synów do mnie, ciepłe emocje, ludzi, którzy mnie otaczają. No i każdy kolejny dzień traktuję jak dar z niebios i nie zamierza marnować ani chwili. A to dopiero pokazała mu choroba, więc korzystajcie. Dokładnie, bo jakby nie mamy świadomości tego, co posiadamy. Dopiero doceniamy to wtedy, kiedy tracimy. Lubartowiak, przechodzimy do najbardziej poczytnego i opiniotwórczego tygodnika nie tylko w Lubartowie, ale i na świecie. Lubartowiak. Rusza projekt... A, w ogóle tak, żebyście wiedzieli. Jeśli nie dociera do Was Lubartowiak w wersji drukowanej, dajcie nam znać, ale zawsze też możecie Lubartowiaka ściągnąć z naszej strony internetowej w PDF-ie. Także ekologicznie. Dokładnie, każdy bo może... dzisiaj świętujemy Dzień Ziemi. Tak. Rozświetlony Lubartów. To ważny i wyczekiwany przez mieszkańców projekt, w ramach którego w kilkunastu ulicach w naszym mieście staną 144 nowe słupy oświetleniowe z oprawami LED. Będzie jaśniutko. PGK stawia na fotowoltaikę coraz bliżej budowy farmy. Aż 11 firm chce ją wykonać, tą farmę fotowoltaiczną, właśnie dla PGK-u. Zobaczymy, kto wygra. I oczywiście, szanowni Państwo, wspaniały jubileusz, 25 lat. Kogo czego? Lubartowiaka.
Przypominamy, że Robartowiak ukazał się od 29 kwietnia 1996 roku. Jesteśmy dumni, że LOK może wydawać ten tygodnik. Całej redakcji życzymy wszystkiego najlepszego i czekamy na torcik, bo jeszcze nie właśnie, było. Właśnie, torcik. Kasia Sylwia-Radek. Postarajcie się tam. Martyna Wojciechowska i Przemysław Kostakowski wyją swoje nowe gniazdko. Martyna przeprowadziła się razem z Przemkiem do nowego mieszkania, mają jakąś projektantkę nawet. To jest dla mnie fantastyczny związek. Tak. Naprawdę. Uwielbiam ich oddzielnie, a razem to jest w ogóle jakaś petarda. To jest w ogóle dla mnie sztos. Prawda? Super, szacunek, są. Naprawdę szacunek. A Anna Mucha kupiła swojej mamie Ani samochód. Ponieważ mama przyszła na emeryturę, rozpoczyna nowe życie. No, ja nie wiem, czy się dorobię, mamo, do twojej emerytury z samochodu. Jak się dorobię, to się podzielimy. No. No. Tereny wzdłuż lubartowskich torów, między innymi te w okolicy tzw. karier, co roku toną w śmieciach, ale już nie, ponieważ PKP zajęło się śmieciami. Zleciło to przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej z Lubartowa, jest już czyściutko, przyjeżdżałem, widziałem. A możesz mi wytłumaczyć to, dlaczego te śmieci się tam znajdują, bo ja tego nie rozumiem. To nie jest pytanie do mnie. No, ale właśnie. No właśnie, nie powinny w ogóle tam być. W ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych na terenie Lubartowa powstały m.in. ścieżki rowerowe i chodniki. Wyremontowana została ulica Lubelska, Batalionów Chłopskich, Słowackiego, Rynek oraz Łąkowo i Pieskowa. Powstał też punkt informacji turystycznej. Są pomysły na nowe inwestycje w lubelskim obszarze metropolitalnym. Urząd Miasta Lubartów zaprasza do udziału w konsultacjach. Więcej szczegółów na drugiej stronie Lubartowiaka. I są szafki dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej numer 3. Nowe szafki na książki dotarły do szkoły podstawowej numer 3 w Lubartowie. Dzięki decyzji burmistrza po powrocie do szkoły każdy uczeń będzie miał swoją skrytkę. Ja myślę, że wasze kręgosłupy, drogie dzieci, cieszą się z tego najbardziej. Już się nie mogą pewnie doczekać, aż wrócą do szkoły. No właśnie. Prawda? Na wycieczkę możecie się wybrać w okolice Beskidu Niskiego, Magura, Kraina do Wędrówek i Kontemplacji. Bardzo fajne miejsce. Piołun poleca się na trawienie. Nie wiem, co to jest. Pies piołun był. Tak? Bajka. Nie, to jakieś ziółko jest. A i tutaj jest 6 cudownych zalet miodu. Wzmacnia serce, działa antybakteryjnie, wspiera układ trawienny, uspokaja, pomaga przeziębieniu i podobno powstrzymuje raka. Były badania na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, że hamuje wzrost komórek glejaka mózgu. A kto robi miód? Co? Pszczółki? Pszczółki. A co można nabyć w punkcie informacji turystycznej w Lubartowie na Falnej 4? Wspaniałą bombę dla pszczółek i wsadzić ją do ziemi. Właśnie wsadzaliśmy wczoraj. Zobaczymy, co z nich wyrośnie, także możecie zaobserwować przed naszym ośrodkiem efekty. No ale co z tej kulki dalej? No będzie? Właśnie z tej kulki co będzie, to niech przyjdą zobaczyć. A, okej, dobre. Specjalnie to do spraw promocji. Już wkrótce restauratorzy, hotelarze, fryzjerzy, kosmetyczki oraz właściciele siłowni klubu Fitness Lubartowa nie zapłacą podatku od nieruchomości. Burmistrz miasta Lubartów Krzysztof Paśnik przygotowuje w tej sprawie projekt uchwały. Trzymamy kciuki. Przebudowa parku miejskiego na finiszu. Wiem, że czekają Państwo, my także czekamy, żeby przejść alejkami tego wspaniałego parku. Natomiast informacja dla Was jest taka, że będzie można po nim pospacerować, prawdopodobnie być może na początku czerwca. Trzymamy kciuki, żeby ten termin rzeczywiście jak najszybciej się do nas przybliża, bo już nie mogę się doczekać obcowania z przyrodą, a jeszcze w centrum naszego wspaniałego miasta. No to już niedługo, w sumie. Zaraz będzie czerwiec. Mam dzisiaj Newsweeka, pozwoliłam sobie nabyć. A jeszcze przed pensją jesteśmy, a już Newsweeka kupujesz. No. A ja o Lubartowiaka darmowego. No ale dostaję wróżkę. No tak, dziękuję. Też nie była tania. Oddam ci kasę. Ale dlaczego mam Newsweeka? Bo jest tutaj fajny ekologiczny dodatek. Po wtorku. No tak, po wtorku. Dobra, doliczymy. Tak, trzeba zrobić. Jest fajny ekologiczny dodatek, przejdziemy do niego zaraz, ale na okładce, co mnie zaciekawiło, to temat pandemia dla bogaczy. Ponieważ okazuje się, że jest to świetny czas dla zamożnych Polaków. Dobra luksusowe w pandemii sprzedają się jak nigdy
wcześniej. Czyście są. Mnie to nie dotyczy, ale zaraz wam powiem. Oj tam, oj, no, żebyś taka skromna. Co takiego się dobrze sprzedaje? Dobra. Lubartowska Straż Pożarna już w nowej siedzibie. Komenda Powiatowej Straży Pożarnej mieści się teraz w Wincentowie. Wizytę w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego umówisz przez internet. O tym na stronie 4 Lubartowiaka i Lubartowskie Ośrodek Kultury z myślą o kobietach. Akcja Różowa Skrzyneczka. Ta informacja o skrzyneczce pojawiała się wcześniej. Natomiast dlaczego pojawiła się akurat w tym numerze? Droga Agnieszko, wytłumacz naszym widzom. No w tym numerze jest jakby nawiązanie do tej wcześniejszej informacji i jest wywiad z dziewczynami z Różowej Skrzyneczki. Będziecie mogli się z niego dowiedzieć, co to jest za akcja, ile takich skrzynek jest w Polsce, dlaczego jest potrzebna i kto z nich korzysta, a są to nie tylko kobiety. Alicja Nagietowicz została nową Wiki Gabor. Mówimy tutaj o 14-letniej uczennicy ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie. Alicja wygrała nasz konkurs wokalny, pokonała ponad 20 innych uczestników. Kiedy to było? Wczoraj, dzisiaj. Tak. Była także w programie śniadaniowym telewizji TVP Lublin, gdzie powaliła na kolana prowadzących, naprawdę byli zachwyceni, więc no, bardzo nas cieszy. Poziom finału, do którego dostało się 6 osób, był niezwykle wysoki, natomiast Alicja no, wygrała większością głosów komisji. I co ją teraz czeka? Nagranie singla w tym oto wspaniałym miejscu, w którym jesteśmy. Niedługo pierwsze spotkanie organizacyjne, w trakcie którego opowie o tym, jak chce, żeby wyglądał jej singiel. No, to będzie niezwykłe przeżycie. Ja będziecie naprawdę, ja tak samo. Będziecie mogli to obejrzeć na naszych portalach społecznościowych i myślę także, że w telewizji Lubartów, jeśli Marian znajdzie czas, to na pewno wpadnie z kamerką i tutaj nagramy to spotkanie, bo jest to niezwykły proces twórczy, który będzie odbywał się na naszych i Państwa oczach. No a jeśli nie słyszeliście wykonania Alicji, to nadrabiajcie, bo naprawdę ciarki przechodzą. Więc tak, wirus i wielkie zakupy, dom, mieszkanie, auto marki premium, złote, krugę, randy, nawet nie wiem, co to jest. Nie pytam. Albo burgund, to jest z renomowanej winnicy, zamożni Polacy wydają na potęgę, byle nie zwarywać w czterech ścianach, w pandemii i uciec od galopującej inflacji. I tutaj jest na przykład informacja, że w 2020 roku Polacy kupili 2 razy więcej złota niż w poprzednich latach, chociaż zdrożało o 30%. Niesamowite. Ale jeszcze ci powiem tylko o samochodach, tak szybko, bo szybko. No już. Wśród prawie 77 tysięcy aut z wyższej półki kupionych w zeszłym roku było kilkaset. Bentleyów, Ferrari, Aston Martinów, Lamborghini, Maserati, które kosztują przynajmniej 1 000 000 zł. Rekordowy skok sprzedaży, prawie o 70% miała elektryczna Tesla. Czyli co? Mój samochód kosztuje tyle, co klamka do takiego samochodu. No nie wiem. Chyba nawet na klamkę cię nie. No może. Cofam to. Dobra. Powstaje Muzeum Kina Lewart. Pamiątki poszukiwane, szanowni państwo. Ojejku, nie mamy tyle czasu, ale tak szybko opowiemy, o co chodzi. Pomysł narodził się po tym, jak na nowo odkryliśmy, że stary projektor jest zakopany gdzieś pod różnymi rzeczami w magazynie. I wpadliśmy na pomysł, żeby odrestaurować. Tutaj też kierownik kina Łukasz mocno na to naciskał i to był świetny pomysł. I kiedy zaczęliśmy naprawiać albo czyścić ten projektor, wpadliśmy też na pomysł stworzenia czegoś więcej. I będzie to Muzeum Kina Lewart. Pomaga nam przy tym mnóstwo osób. Mnóstwo osób się do nas zgłasza ze swoimi historiami, zdjęciami. Jest tego sporo. A zwracę tylko... A to jest ta kawa, prawda? A właśnie Espresso się odezwał, ale nie, poczekamy. Niech on sobie... To jest właśnie kawa z tego... O, to jest kawa z tego Espresso. Pozdrawiamy cię, Espresso. Po prostu chciał się włączyć do rozmowy. Widzicie, a propos jest... tych dóbr luksusowych. Tak, to jest wszystko jest naturalne, tutaj nic nie tniemy, tak po prostu jest. Tak, projekt jest rewelacyjny, naprawdę mocno tym żyjemy. Zdradzę tylko, że nad wystrojem tego muzeum pracujemy razem z naszą wspaniałą artystką Gosią Wronowską. Także już możecie sobie wyobrazić, co tam się będzie działo. No już nie, aż naprawdę. A już może niedługo otworzą też kina, prawda?
No tak, tak, tak. Właśnie dostajemy informacje coraz bardziej pozytywne i myślę, że maj to będzie moment, kiedy w końcu się otworzymy. Mamy nadzieję, że do tego czasu już większość Muzeum Kina Lewart będzie gotowe. Tutaj wszystkie ręce na pokład. Pracownicy lokalu dzielnie pracują. Chłopaki z kina, Łukasz Darek, wielki szacun, Zbyszek, Waldek, Piotrek, wszyscy naprawdę dzielnie to robią. Musiałem ich pochwalić, bo naprawdę... No, to tyle. I dalej poszukujemy pamiątek, więc jeśli coś macie, posiadacie, to zapraszamy do kontaktu. Tak. Mnie zaciekawił temat. Tutaj Metoda na babę pisze bloga, prowadzi warsztaty pisarskie, nagrywa podcasty, czyli Aneta Korycińska, znana jako Baba od Polskiego, to nauczycielka, której bardzo chce się uczyć. Nie czytałam tego artykułu, ale zapowiada się świetnie. Takich nauczycieli nam trzeba, więc koniecznie zerknijcie do środka. Strona 7 Lubartowiaka, jest dużo o punkcie informacji turystycznej, z którego także jesteśmy dumni. Co mamy? Zapraszamy do udziału w grze miejskiej, Lubartowski PIT w wiadomościach turystycznych. Odkrywamy Lubartów, to także jeden z cyklów, który PIT prowadzi na Facebooku. Sanguszkowie 2021, bardzo ciekawa historia miasta Lubartów oraz Lubartów w wiosennym kadrze, czyli konkurs fotograficzny. Pokażcie, jak Wy widzicie wiosnę. Termin zgłaszania zdjęć do 9 maja. Szczegóły na naszej stronie internetowej loklubartów.pl. Jaka jest Twoja ulubiona pora roku? Lato. Lato? Lato. Ale Grzegorz lato. Lato, zdecydowanie lato. Lubię, jak jest gorąco, słońce świeci. Na wiosnę wszystko się budzi do życia, jest kolorowo, różowo, fioletowo. Ale nigdy nie wiadomo, jak jest, raz pada deszcz, raz słońce, taki jest... A jak masz lato, wiesz, że wstajesz i będzie ciepło, a nie tam. Dobra. To przechodzę do eko dodatku. To co mnie o to pytałeś? Nie, no tak chciałam. Zagalić. No tak, bo mamy mnóstwo czasu, żeby pogadać, jaka jest Twoja ulubiona pora roku. Parę informacji jest także sportowych, teraz. No to szybciutko, wiesz, już ten czas już minął. No szybciutko. Mój czas minął? Nasz. A nasz. Dobra, minął. Dawaj. No więc przechodzę do ekododatku. Tu jest bardzo dużo ciekawych informacji, jak zielona jest biało-czerwona. O fotowoltaice możecie też przeczytać, jak to wygląda obecnie w Polsce i na świecie. A coraz więcej się dzieje również u nas w kraju w tym temacie. Jak oszczędzać na prądzie i czy to się opłaca, czyli ekologiczny dom. Są też samochody. Samochody? Jakie to są samochody? No weź mi powiedz. Elektryczne. A nie wiesz. Ale znasz. Nie słucham. Dobra. Po polskich drogach jeździ ponad 20 tysięcy aut elektrycznych i hybryd plug-in. To dwukrotnie więcej niż rok temu, ale 4,5-krotnie mniej niż w małej Holandii. Ale jak widać, również i u nas się pojawiają. Sport. W końcu. Szybciutko przejdę. Ja tylko zarzucę tematy, doczytajcie sobie sami, myślę, że jest co czytać. Rozgrywki ligowe tenisistów stołowych. Norbert Ludziak wziął udział w Mistrzostwach Polski. Gdańsk Maraton w Lasach Kozłowieckich i sukces kulturysty Zemke z Lubartów. Mój serdeczny kolega Cezary Lik odniósł naprawdę gigantyczny sukces. Cezary, szacuneczek, naprawdę dobra robota. Trzymamy kciuki za Twoje kolejne sukcesy. A propos sukcesów, pierwsze wiosenne zwycięstwo Lewartu Lubartów. Szanowni Państwo, zaraz do tego dojdziemy. Dobra, Lewart Lubartów, Orlęta Spomlek, Radzyń 3-0. Gole dla Lewartów zdobyli Krystian Żelisko. Jest. I Konrad Nowak. Gratulacje, panowie, w końcu szacuneczek. Dobrze. Szybciutko powiem tylko, że jest fajny wywiad z Mają Ostaszewską właśnie na temat tego, co ona robi. I jest tutaj, zacznijmy od własnej kuchni i łazienki, a także o tym, dlaczego nie je mięsa i jak wpływa produkcja mięsa na nasze środowisko. I zerknijcie też na biznes na zielono, bo tutaj jest informacja o tym, jak firmy teraz działają, dlaczego CSR jest taki ważny, a my mamy kilka fajnych projektów, zielonych projektów. Tak, mamy. Prawda? Więc gdybyście chcieli, to możecie się do nas odezwać i razem możemy zagrać zielone. Tak.
już możesz. Zagramy w zielone. Nie, no to ja już chciałam tak. A już tak, koniec? Tak, no chciałam tak. Dobra, a kurczę, Marek się rozgadał, dlatego ten odcinek tyle trwał. Nie, w sumie jeszcze nie wiemy, ile będzie mówił, bo nagrywamy go później po nas. Ale to nieważne, to taka kuchnia, bo trochę sprzedajemy produkcji. A nie nagrywał się tam w trakcie? Nie, sprząta to jest studio. Szanowni Państwo, dziękujemy, że byliście z nami. Znowu przedłużyliśmy, ale tak to jest. No po prostu tak nas nakręcacie, że mówicie, mówicie, ciągle was mało, ciągle was mało. Jesteśmy po raz kolejny. Myślałam, że sami się nakręcamy. No to też. My się świetnie bawimy. Mamy nadzieję, że wy również się świetnie bawiliście. Nie było nas 3 tygodnie chyba. Tak, od świąt. No, także już wystarczy, już jesteśmy z powrotem. Będziemy ukazywać się co 2 tygodnie dzięki wspaniałej telewizji Lubartów, dzięki Markowi Majewskiemu i dzięki wam, no nie ukrywajmy, ktoś jednak musi tę robotę wykonywać. Bardzo dziękujemy. Do widzenia.